Anna Czarnecka. Jestem członkiem Rady Seniorów Miasta Opola. Jestem członkiem klubu osiedlowego Seniorzy z Przyszłością przy administracji osiedla Zaodrze Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość. Dodam także, że jestem wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy, że jestem w Radzie Osiedlowej przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Jestem członkiem i sekretarzem zarządu Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. Dużo mam tych społecznych, różnych pasji, bo tak to trzeba nazwać, ale przede wszystkim no, jestem seniorką. Jak prawie 50 tysięcy ludzi w Opolu, jestem seniorką. I dla seniorów chcę robić jeszcze więcej. Robiłam do tej pory może dużo, może mało, ale chciałabym robić jeszcze więcej, bo każdego z nas to czeka. Każdego z nas czeka jesień życia. 3 miesiące temu urodziła mi się wnusia. Kolejny mój wnuczek, bo już 4, ale wnusia. Ona też będzie kiedyś seniorką i chciałabym, żeby seniorom w Opolu, w miastach powiatowych, wsiach opolskich, seniorom żyło się lepiej, coraz lepiej. I dlatego będę się starała, aby pomagać w wielu sprawach, aby senior mógł korzystać z dobrodziejstw, na przykład kultury, żeby mógł swobodnie do tych dóbr kultury docierać i korzystać z nich, żeby mógł korzystać z wielu obiektów sportowych, żeby senior wyszedł z domu, bo proszę Państwa, nie czarujmy się, wielu seniorów siedzi w domu. Spróbuję tak działać, aby tych seniorów wyciągać z domu, aby wszystkim żyło się lepiej. Działając w tych wszystkich organizacjach, o których mówiłam do tej pory, nie działam tylko wśród seniorów, bo współpracujemy z młodzieżą, na przykład z Radą Młodzieżową Miasta Opola, bo głosy młodzieży są też dla nas ważne. Młodzież postrzega seniorów na swój sposób, my postrzegamy młodzież na swój sposób, ale razem możemy osiągnąć wspólny cel. Celem jest lepsze życie seniora w naszym regionie.